Narzeczona zostawiła mnie z powodu raka, więc ja zostawiłem ją bez środków do życia. Spotykałem się z nią przez cztery lata i razem tworzyliśmy coś, co uważałem za wspaniały związek. Oboje byliśmy ustatkowanymi profesjonalistami z domami w tej samej okolicy i córkami pod opieką. Kiedy się poznaliśmy, jej córka miała 11 lat, a moja 16. Planowaliśmy się pobrać, zbudować wspólny dom i razem wychowywać nasze pociechy. Innym powodem, dla którego planowaliśmy budowę domu, było zdiagnozowanie u niej choroby neurologicznej. Prognozowano, że ostatecznie kobieta wyląduje na wózku, dlatego potrzebowaliśmy czegoś przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Na etapie planowania zacząłem realizować w jej domu różnego rodzaju projekty budowlane, aby zwiększyć jego wartość. Podsumowując, zainwestowałem około 30 tysięcy dolarów w ten dom, prowadząc wszystko przez moją poboczną firmę. Zrobiłem to w celach podatkowych oraz od sprzedaży. Umówiliśmy się, że płatność zostanie uregulowana dopiero po sprzedaży nieruchomości. Wystawiałem faktury za każdy projekt, ale z powodu wcześniejszej umowy nigdy nie naciskałem na zapłatę. Sześć miesięcy później szukaliśmy posesji do opracowania i sfinalizowania planów naszego domu, gdy nagle zacząłem się źle czuć. Nie mogłem jeść, ciągle wymiotowałem i krwawiłem. Zauważyłem, że mój brzuch wyglądał na spuchnięty, co było dziwne, ponieważ oboje jedliśmy zdrowo i codziennie chodziliśmy na siłownię. Poszedłem więc do lekarza i zacząłem robić badania. W tym czasie moja narzeczona zmagała się z drobnymi problemami poznawczymi. A stres związany z pracą pogarszał jej stan. Postanowiła przenieść się na mniej ważną pozycję w firmie i przyjęła obniżkę wynagrodzenia o 20 tysięcy dolarów rocznie. Po mniej więcej miesiącu różnych badań i biopsji okazało się, że mam w żołądku gu z wielkości piłki golfowej i że będę musiał rozpocząć chemioterapię. Poddałem się więc zaleceniom, co, jak się spodziewałem, sprawiło, że bardzo źle się czułem. Narzeczona spędzała wolny czas pomagając mi w weekendy i zostając u mnie dłużej. Doszło do tego, że wraz z córką były u mnie w domu częściej niż u siebie. Zasugerowałem więc, żebyśmy wystawili jeden z naszych domów na rynek i zamieszkali razem do czasu wybudowania nowego domu. Mam świetne dodatkowe ubezpieczenie, a także długoterminowy plan chorobowy. Skorzystanie z tych środków w połączeniu ze sprzedażą jednego z naszych domów zapewniłoby nam komfort i pomogłoby jej złagodzić stres finansowy. Krótko po tej rozmowie zaczęliśmy się od siebie oddalać. Jej pociecha już mnie nie odwiedzała i nie spędzała czasu z moją córką. Dodatkowo, kobieta miała masę wymówek, żeby się ze mną nie spotykać. Przestała zawozić mnie na zabiegi i zostawać na noc. Po paru dniach milczenia postanowiła zrzucić prawdziwą bombę. Zdanie, które na zawsze pozostawiło piętno na mojej psychice. Kocham cię, ale nie potrafię wyobrazić sobie opieki nad kimś tak bardzo chorym. Czuję, że na dłuższą metę to nie wypali, dlatego nie powinniśmy się już widywać. Rzuciła mnie przez smsa. Nie będę ukrywać, że byłem zdruzgotany. To była pierwsza kobieta, przed którą się otworzyłem i z którą planowałem życie, odkąd zmarła moja żona. Starałem się jednak podejść do tego dojrzale. Zmusiłem się do zrozumienia jej sytuacji i zaakceptowania tego, czego nie mogłem zmienić. Następnego dnia spokojnie zebrałem jej rzeczy, starannie je spakowałem, załadowałem do samochodu i zawiozłem do jej domu. Planowałem zostawić je na tylnym ganku. Chcąc uniknąć niezręcznej wymiany zdań, wybrałem taką godzinę, o której powinna być w pracy. Ze względu na mój stan fizyczny szybko zmęczyło mnie to całe chodzenie, dlatego usiadłem na jednym z pudeł. To właśnie wtedy zauważyłem, jak uprawia na kanapie seks z innym mężczyzną, którego przedstawiła mi jako przyjaciela na całe życie. Chodziłem na kolację z tym facetem i jego dziewczyną, a do tego jeździliśmy z nimi na wakacje. Nigdy z nią o tym nie rozmawiałem i po prostu wysłałem do niej smsa, wyjaśniając, że zostawi jej rzeczy na mojej bocznej werandzie, żeby mogła je sobie odebrać w dogodnym dla niej momencie. Osiem miesięcy później dowiedziałem się od teraz już byłej dziewczyny tego gnojka, że zerwali ze sobą, bo przyznał jej się, że sypia z moją drugą połówką. Ich romans trwał mniej więcej od czasu, gdy skończyliśmy szkicować plany naszego nowego domu. Byłem wkurzony, pora na zemstę. Do tego czasu zdążyłem skończyć chemię oraz radioterapię i czułem się o wiele lepiej. Zajmowałem się zaniedbaną papierkową robotą, gdy nagle natrafiłem na plik zawierający niezapłacone, dawno zaległe faktury o wartości 32 680 dolarów. Natychmiast wysłałem je do mojego prawnika, aby rozpocząć postępowanie w sprawie zestawu domu. Okazało się, że nie mogłem sobie wybrać lepszego momentu na zrobienie tego, ponieważ kobieta planowała wystawić dom na sprzedaż. W połączeniu z zaległymi 19-miesięcznymi odsetkami, faktury prezentowały się pokaźnie. To, wraz z umową o uregulowaniu ich, gdy dom zostanie sprzedany, i opłatami adwokackimi zostawiło kobietę z kwotą 10 tysięcy dolarów. Mniej więcej tyle zostało jej po sprzedaniu domu i uregulowaniu kredytu hipotecznego. Szybko musiała wycofać się z zakupu innej nieruchomości i zamieszkała ze swoją najstarszą córką i dwójką wnucząt. Ponadto musiała zrezygnować z pracy i zacząć pobierać rentę inwalidzką. Wpadłem na nią nieco ponad rok temu i wyglądała jakby postarzała się o 20 lat. Jeździła na wózku inwalidzkim, o którym wcześniej wspominałem. Rozmawialiśmy serdecznie, ale krótko. A potem przeprosiłem i kontynuowałem swój dzień. Parę dni później jej młodsza córka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że wpadłem na jej mamy i zapytała, czy moglibyśmy się kiedyś spotkać. Udzieliłem niejasnej odpowiedzi, podziękowałem jej za telefon i znów zająłem się sobą. Była, zadzwoniła do mnie mniej więcej tydzień później i zaczęła przepraszać mnie za to, że mnie tak zostawiła. Ponownie serdecznie, ale zwięźle podziękowałem jej za telefon i się rozłączyłem. Zaczęła wypisywać do mnie smsy. Trwało to przez kilka tygodni, aż pewnego razu zapytała, czy kiedykolwiek będę w stanie wrócić do tego, co było kiedyś. W odpowiedzi przywołałem jej słowa: Nie potrafię wyobrazić sobie opieki nad kimś tak bardzo chorym. Czuję, że na dłuższą metę to nie wypali. Pamiętasz pudło zostawione na twojej werandzie? Myślałaś, że to twój przyjaciel na całe życie ci je przyniósł. Powodzenia na nowej drodze życia. Żegnam. Czasem czuję się z tego powodu źle, ale nie jakoś bardzo i nie jakoś często. Moja przełożona okazała się zwykłą zdzirą, dlatego doprowadziłam do jej zwolnienia. Wiele lat temu, krótko po ukończeniu szkoły średniej podjęłam nową pracę, aby mieć za co żyć w trakcie studiów. Pracowałam w sklepie zoologicznym, a dokładniej w dziale sprzedaży ryb, akwariów, gadów, ptaków i tak dalej. Kierownik sklepu był niesamowitym facetem. Kurt, tak będę go nazywać, był oldschoolowym mężczyzną, który po prostu przychodził do pracy, dawał z siebie wszystko i wracał do domu. I tego samego oczekiwał od swoich pracowników. Bezpośrednią władzę nad moim działem sprawowała ta ogromna wiedźma z wykrzywionymi zębami, którą nazywać będę Stefani. Nasza relacja już od startu zaczęła się robić problematyczna, ponieważ kobieta szybko zorientowała się, że o gadach wiem więcej niż ona. Od zawsze wolała ryby. Ja natomiast przez ostatnie 4-5 lat hodowałam węże. Jej ego po prostu nie mogło znieść nowego pracownika, który nie potrzebował jej wskazówek. Od tamtej pory kobieta zachowywała się okropnie w stosunku do mnie. Za każdym razem, gdy miałam zmianę, byłam wyznaczana do czyszczenia zbiorników ze złotymi rybkami, a w tym czasie pozostali pracownicy zajmowali się sprzedażą. Dodatkowo wprost zarzucała mi, że jestem najsłabszym ogniwem w jej zespole i że komu to ja byłam powodem wszystkich problemów w tym dziale. Około roku później moje godziny zostały skrócone o 25%. Zapytałam kierownika sklepu o co chodzi. A on powiedział mi, że nasz dział stracił zbyt wiele pieniędzy w wyniku braku sprzedaży, zepsutych towarów itp. Zdziwiło mnie to, ale nie myślałam o tym zbyt wiele, ponieważ nie tylko moje godziny pracy zostały skrócone. W pewnym momencie jednocześnie ja i kilku współpracowników zauważyliśmy coś dziwnego. Ostatnio Stefani znacznie bardziej interesowała się klientami. Wręcz pchała się, aby pomagać poszczególnym osobom, a w tym czasie nas odsyłała do cięższej roboty. Pewnego wieczoru przyszedł do nas pewien klient i rozmawiał z nami o tym, jak miła jest Stefani. Okazało się, że wiedźma rozmnażała myszy i sprzedawała je klientom poza sklepem. Dowiedziałyśmy się, że to dotyczyło nie tylko gryzoni, ale również innych zwierząt. Taka praktyka nie tylko odbierała nam interesy, ale również kłóciła się z polityką naszego sklepu. Nie sprzedawaliśmy myszy jako żywego pokarmu dla węży, Poświęcaliśmy dużo czasu i przekazywaliśmy mnóstwo pieniędzy schroniskom, a do tego potępialiśmy rozpód psów i kotów w celach finansowych. Przez ten cały czas Stefani zarabiała na sprzedaży zwierząt naszym klientom, podczas gdy jej pracownicy cierpieli z powodu skróconych godzin. Wydawało mi się, że to nie ma najmniejszego sensu, skoro kosztuje nas tyle pieniędzy. Ale pewnego wieczoru to rozgryzłam. Stefani była skądinąd leniwą wiedźmą, ale kiedy do sklepu wszedł jeden z jej klientów, nie odstępowała go nawet na krok. Uważnie obserwowałam, jak podążała za mężczyzną i pomagała mu zapełnić wózek mnóstwem drogich dekoracji do akwarium i zasobów do terrarium, takich jak światła i żarówki. Postanowiłam zapisać każdy przedmiot, który mu wcisnęła. Chciałam zobaczyć, dokąd to wszystko zmierza. Po wszystkim kobieta skierowała klienta do kasy i sama go skasowała. Jak już wspominałam, jest leniwą wiedźmą i nie zrobiłaby tego dla żadnej innej osoby. Zanotowałam godzinę i wróciłam do pracy. Jakiś czas później porozmawiałam na ten temat z innymi kasjerami. Powiedzieli mi, że Stefani obsługiwała tylko niektórych klientów, i zachowywała się dziwnie, kiedy robił to ktoś inny. Kasjerzy podejrzewali, że Wiedźma nadużywa kuponów zniżkowych albo daje im wysokie rabaty. Poprosiłam współpracowników, aby potwierdzili moją historię o szemranej sprzedaży zwierząt i podejrzanym zachowaniu Stefanii, a następnie poszłam porozmawiać z Kertem. Wręczyłam mu listę z dwudziestoma przedmiotami i godziną transakcji. Myślę, że jeśli sprawdzisz te transakcje w kasie numer 2 o tej porze zeszłej nocy, to zobaczysz, że nałożono na nią dużą zniżkę. To są przedmioty, które powinny się tam znaleźć. Mężczyzna był trochę zdziwiony, dlatego wszystko mu wyjaśniłam. Powiedziałam, że nie chciałam rzucać wcześniej żadnych oskarżeń, bo nie miałam pewności. Ale po tym, co zobaczyłam, byłam przekonana, że coś jest nie tak. Podziękował mi i zapewnił, że się tym zajmie. Kilka tygodni później, gdy byłam w pracy, zauważyłam, że Kurt stoi przed drzwiach i uważnie obserwuje ulicę. Tak się składa, że o tej porze Stefani miała zaczynać swoją zmianę. Gdy tylko przekroczyła próg, mężczyzna wezwał ją do swojego biura. Jak się okazało, w jego biurze czekał kierownik regionalny z korporacji. Kurt przejrzał listę, którą mu dałam, i sprawdził transakcje z poprzedniej nocy. Znalazł jedną, która pokrywała się godzinowo z tym, co zanotowałam, ale zawierała tylko połowę wymienionych przeze mnie pozycji. Skłoniło to mężczyznę do obserwowania Stefani przez parę tygodni. W tym czasie okazało się, że Wiedźma osobiście oprowadzała swoich klientów po sklepie, a następnie zabierała ich do kasy i skanowała wszystkie produkty, poza tymi najdroższymi. Podsumowując, rozdała ponad 1500 dolarów w towarach. Skłoniło to Kerta do przejrzenia wcześniejszych logów, które prowadzimy dla uszkodzonego towaru, który został odpisany. Znalazł w nich nadmierną ilość zasobów i dekoracji do akwariów, które zostały podpisane właśnie przez Stefani. Było to około 1000% więcej spisanych uszkodzonych towarów, niż w tym samym czasie w ostatnim kwartale. Koniec końców Zdira została oskarżona o kradzież, oszukanie sklepu na towary o wartości ponad 3500 dolarów. Dodatkowo tak się złożyło, że Kert w międzyczasie wezwał policję. Zaraz po zwolnieniu wiedźma została odeskortowana przez stróżów prawa. Nie wiem, czy poszła siedzieć, ale wraz z dwudziestoma innymi pracownikami widziałam, jak zostaje wyprowadzona ze sklepu przez policję. Żałuję, że nie mogłam jej wtedy nic powiedzieć. Będę musiała zadowolić się faktem, że w pewnym momencie nawiązała ze mną kontakt wzrokowy, dzięki czemu mogłam do niej puścić oczko.